Uważam, że mój zespół, dobry wieczór, rozegrał dobre zawody. Wynik jest zasłużony. Oczywiście w innych nastrojach przystępowaliśmy do tego meczu niż Cracovia. Trzeba było przerwać tę spiralę porażek. Oczywiście my jesteśmy w innej sytuacji, przede wszystkim kadrowej, nie tylko jeżeli chodzi o Cracovia, ale o te zespoły, które grają od 9-16. Wiemy, czym dysponujemy. Te nawarstwienie meczy przez tych 13-14 zawodników na pewno nas kosztuje dużo siły, ale ten mecz dzisiaj znowu pokazał, że chłopcy na tyle, ile mogą, dają z siebie. Także słowa uznania dla moich zawodników, bo mówię, nie jest łatwo grać w tych sytuacjach, które wymieniłem wcześniej, tym bardziej po trzech porażkach z rzędu. Plany i marzenia były inne. Chcieliśmy tym zwycięstwem dzisiejszym przypieczętować nasze utrzymanie, szczególnie przy znanym wyniku meczu w Bydgoszczy, no ale niestety plany to jedno, marzenia to drugie, a to, co się wydarzyło na boisku, to inna sprawa. Korona postawiła wysoko poprzeczkę, zagrała z wielką determinacją, my się tego spodziewaliśmy, także to nie było dla nas wielkie zaskoczenie, natomiast myślę, że my mieliśmy trochę za mało tu, jeśli chodzi o naszą grę ofensywną. Nie było tylu sytuacji, co w poprzednich spotkaniach. No i do tego zdarzyła nam się drzemka przy stałym fragmencie gry, na co szczególnie uczulaliśmy siebie przy uderzeniach Jacka Kiełba. Także skończyło się na remisie, myślę, remisie zasłużonym, ale myślę, że w końcowym rozrachunku ten punkt też trzeba będzie uszanować.